ty z wakacji wracasz taki brązowy? No to jest dietetyczne? Mamy przepyszną kawusię, którą przygotował Frytusia. Więc pora na deser. Czy to już palma bije, to już jest późno, czy to jest za wcześnie? Rafał, obudź się. Relację trzeba zrobić. Dawaj. Ty. Gdzie jesteś? No dawaj, idziemy. Wiesz w ogóle, gdzie jesteś? O! Na Nypycy. Marki. Do Warszawy, tak? Tak. Zgadza się. Dzisiaj tu jesteśmy. Dużo tego, ale jesteśmy, dotarliśmy. Zimno! Jak zimą! Ostatnie tchnienie lata, bo przychodzi już jesień, ale nie jesień, jeżeli chodzi o zawody rozgrywane w Polsce. Dziś Federacja NPC u Roberta Piotrkowicza w Markach, już mówiłem wcześniej, pod Warszawą, wybudził mnie ze snu, więc troszeczkę muszę dojść do siebie. Mamy start amatorów, mamy start prosów, jeżeli chodzi o pani chyba figur, jeżeli o panów, to kategoria Men's Classic Physique. Tak, tak sobie przypominam. To co, zapraszam na kolejną relację. Bawcie się dobrze od samego początku do samego końca. Witajcie. Po raz kolejny scena, po raz kolejny na tej scenie ja, ale... Okres miał być taki, że miałem startować właśnie w tym momencie, ale wyszło jak wyszło. Młody jestem, powtarzałem to wielokrotnie, więc odłożyliśmy starty na kolejny okres, ale już za chwilę rozpoczynają się zawody, zmagania również amatorów, jak i zawodników, zawodniczek pro. No będzie się działo, ilu będzie zawodników, czy frekwencja chyba jest troszeczkę niższa, bo tych zawodów jest sporo. Ale na pewno będzie to dobra zabawa i na pewno będziecie widzieli w tej relacji zawodników, którzy dawno nie pojawiali się na scenie, a pojawili się właśnie po raz pierwszy po wieloletniej przerwie u Roberta Piotrowicza w Markach na zawodach Federacji NPC. Inauguracja. Pierwsi zawodnicy już wychodzą, już sędzina dostaje tutaj informację. Tak, proszę bardzo, już nie przeszkadzam, można wołać. A panowie się jeszcze na gumach rozgrzewają. O, widzicie. O, już jest zamieszanie, już jest hałas. I to jest fajne na zawodach. Musicie kiedyś wlecieć na backstage, jak nigdy jeszcze nie byliście. Tak patrzy ktoś schylony, grzebie w torbie. Coś tam poszukał. Dzień dobry. Ty z wakacji wracasz taki brązowy? Cześć. Dzisiaj Karaiby, jutro Białystok. Ty, ale dobrze wyglądasz, powiem ci, że to nie będzie taki krótki wywiad, bo potem sobie wrócimy i porozmawiamy, że to nie będzie taki wywiad, wiesz, jak kiedyś na NPC, że nie trzymać cię, nie? Ale jesteś nabity. Nawet nie złapałeś przecież. Tak? No nie, ja myślałem, że sobie jaja robisz. Wtedy to mnie nawet nie próbowałeś ratować. Nie, nie. Co z ciebie za przyjaciel? Myślałem, że żartujesz, wiesz, i tak mnie trykasz. Dawid, życiowa? Tak. I to ta odpowiedź mi wystarczy, w tym słowie jest wszystko. Tak, tak. Rozmawiałem też z Patrykiem, też mówi, że jest w życiowej formie i tak, będzie walczył na scenie. Każdy ode mnie jest naprawdę w 100% formie, no bo wiadomo, nie można być w 105% formie, niektórzy tak mówią, że wiecie, wniosę swoje 150%. No wiem, że to fajnie brzmi, ale no mamy 100% i potem chcemy wnieść swoje kolejne 100% i to może brzmi tak trochę lepiej. Dobre zawody trafiłeś, bo nie ma czterech zawodników, tylko was chyba będzie około 8 lub 10. Nie, jest czterech. Czterech w waszej? Tak, w naszej w superciężkiej jest czterech. Aha, bo wydawało mi się, jeszcze nie spojrzałem nawet na listę, ale wiem, że chłopaki mówili. Do 102. Aha, do 102. Tak, czyli tam z Dawidem Cnotą i tak dalej, a nas jest czterech. Nie było mnie wczoraj. Jaka waga była na weryfikacji? 108. O kurde. No 108, czyli 6 kilo od ostatniego roku. Mhm. I mogę śmiało powiedzieć, że ta wersja z tego roku no połknęła, dosłownie zjadła starą wersję, jeżeli chodzi o... Wiesz, ja szczególnie, że no nie mam zdjęć jak... Znaczy mam zdjęcia ze sceny, takie już ze sceny, jak po tym wszystkim, po tym całym wydarzeniu, po tym, co się stało. I to, co zobaczycie na scenie teraz, to będzie... Coś innego, coś zupełnie innego. Już nie mogę się doczekać, Dawid, leć się tam zalogować. Ja jestem, wiesz, ja jestem naprawdę spokojny, no bo co, już nic zepsuć nie mogę.
czuję się świetnie, naprawdę. No wiesz co, potem wnioskuję, przepraszam, że ci przerwę, że dobrze się czujesz, bo tak, przyjechałeś na weryfikację, vlog, na siłowni vlog, rano vlog, już to wszystko widziałem, także no jest siła i jest chęć do roboty. No znaczy szczególnie, że wiesz, ja tutaj od 6 tak naprawdę jestem, wiesz, od 6 na nogach, wstałem od razu... Kto do mnie coś napisał, ktoś do mnie, wiesz, z podopiecznych, jeżeli mnie potrzebowali, oczywiście od razu byłem pod telefonem, no ale też musiałem się kontaktować, czy to, wiesz, z Kubą. Szybko ustaliliśmy plan działania, zrobiłem fotki, pojechałem na malowanie, także ja już jestem gotowy, wiesz, i fizycznie, i psychicznie. Że psychicznie to jestem cały czas nastawiony tutaj, bo jeżeli wchodzisz tu na tą halę, prawda, i tak jak ja czy ty jesteśmy po prostu pewni, że zrobiliśmy swoje, no to co więcej możemy zrobić? Nie zrobisz więcej niż mogłeś, prawda? W sensie, no nie masz wpływu na to, czy tutaj obok ciebie stanie Ronnie Coleman, czy Nathan Diasza, czy ktokolwiek, tylko po prostu widzisz siebie, tak? I jeżeli siebie zaprezentujesz w lepszej wersji niż ostatnio, no to jest twój sukces. I nie masz na nic innego wpływu i to powinieneś się cieszyć z tego, bo kulturystyka jest tak bardzo oparta na genetyce, że jeżeli ktoś lepszy genetycznie stanie obok ciebie, no to co, stoisz, no i tyle, po prostu przepadłeś, tak? Ale jeżeli jesteś lepszy, no to jesteś lepszy i ty wtedy jesteś zwycięzcą. Dawid, bardzo ci dziękuję. No niewątpliwie inny Dawid ze mną rozmawia. I mam nadzieję, że inny Dawid również będzie na scenie. Zmiana mentalna to była też bardzo ważną zmianą, wiesz, w sensie zmiana nastawienia całkowicie była no taka kulminacyjna, tak to można określić. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Nie żegnam się. Widzimy, na pewno się widzimy. Także ja myślę, że też może, jeżeli będę się czuł dobrze, to zostanę jeszcze na pro i z tobą pobiegamy we dwóch. Myślę, że będzie fajny dodatek do transmisji. Kurde, zadziwiasz mnie. Czuję się naprawdę dobrze. Ja wczoraj piłem jeszcze 6 litrów wody. Aha. Dzisiaj mam całą butelkę do wypicia, wiesz, nie mam dzisiaj ale limitu. To jest to, co mówiliśmy, nie? Że bawisz się, znaczy się, tak jak przekładam to na siebie, że będziemy się bawić tym, że nie będzie walki o tam, wiesz, zbijania tej wagi, męczarni, a potem jesteś taki wypompowany nie, na tym backstage. Nie, żadnego zbijania wagi już nigdy. Po prostu skupiam się na swojej pracy i tyle. To, wiesz, co mogłem zrobić, to zrobiłem. Nie robię żadnych głupot, nie wymyślam czegoś nowego, nie dodaję, nie odejmuję. Jestem skupiony na tym, co teraz mam do zrobienia i tyle. I zrobiłem to, co mogłem i teraz tylko no, pokazać to, tak? Dobra, kończymy, bo my nie skończymy. No, dobra, to dziękuję. Do zaraz. Hej. Cześć Patryk. Witam. Kopę lat. Nie, tak naprawdę to wiesz, no widzimy się poprzez Instagramy i tak dalej, ale widzieliśmy się, no to było ile? Rok temu chyba na zawodach, co tam zgarnąłeś złoto. Rok temu w październiku zgarnąłem złoto na zawodach w kategorii Classic Physique Juniorów. Tam waga na weryfikacji była 91? Około 91,2, tak, z tego dobrze co pamiętam. Wczoraj weryfikacja, ile waga pokazała? 95,2, także swoje dołożyłem. No to kupę mięcha w ciągu roku, z Dawikiem zrobiliście kawał dobrej roboty. Forma, no chyba też jest. Że forma tak. Jest. Nie narzekam, ogólnie wygląda na to, że jest życiowa. Nigdy jeszcze nie miałem takiej jakości przy takiej ilości wagi, takiej ilości mięsa, także jest bardzo dobrze. Powiedz mi, czy miałeś problem ze zbijaniem wagi, czy akurat w ten limit się musiałeś, tak fajnie się wpasowałeś idealnie? W ogóle nie robiliśmy tak naprawdę limitu, bo ja mam limit około 96. A jak miałem na weryfikacji 95, to wiadomo, że nie było to... jeden czynnik stresowy nam odszedł, tak? Ja też widzę, że nie jesteś taki, wiesz, wypompowany, nie, wymęczony. Tak, jeszcze ty byś mnie tu zagadał. Mało by brakowało. Jakbym się nie musiał skupiać na tym, że za niedługo wychodzę, to pewnie tak. Powodzenia ci życzę, bo wiem, że tam dzisiaj zaczyna właśnie wagówka, chyba też Classic Physique. Ja wychodzę w trzech kategoriach. Wychodzę w Classic Physique Juniorów, Classic Physique Seniorów i Bodybuilding Juniorów, także mam 3 starty, ale bardzo fajnie, bo no, czuję się w tym najpewniej. Oczywiście docelowo celuję w to Classic Physique, bo ja mam taki frame do Classic Physique i to jest taka moja docelowa kategoria, dlatego tam na pewno będę celował tak pierwsze co, aczkolwiek pierwszy start to jest bodybuilding i myślę, że tam też powalczę. I to tak. Pamiętasz, jak się poznaliśmy, czekaj, ile ty miałeś tam tych kilogramów wtedy? 60? Nie, tu byłeś w brzuchu, mamy. Pierwszy raz się widzieliśmy na MPJ-ach w październiku, to miałem 86 kilo. Coś takiego, no to dycha. No to wiadro mięcha dołożone. Wiadro mięcha, tak jest. No. Powodzenia ci życzę, przyjacielu. I do usłyszenia, hej. Do zobaczenia, cześć. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry ponownie, witam. Cześć Dawid, jak się czujesz? Takie no, głupie pytanie, ale ważne. Zmęczony, bo jeszcze po ostatnich zawodach dobrze nie wypoczęłem, tak naprawdę, a tu kolejne.
dieta przetrzymana przez cały tydzień, ale dzisiaj już będzie obżarstwo i regeneracja. Myślisz o tym? Wiem, że ta kategoria zapowiada się bardzo ciekawie. Fajna obstawa. No, będzie no. dużo lepiej. Myślę, że będzie około 10 osób, a nie 4, jak było tydzień temu, prawda? Mhm. Ale jak walczy, to z najlepszymi, prawda? I też dobre nazwiska tam się pojawiają dzisiaj. Tak, tak. I no, fajny line-up będzie. No właśnie o to chodzi w tym, żeby było jak najwięcej osób, żeby było z kim walczyć, prawda? Bo co to za satysfakcja wyjść w dwóch czy trzech, jak inne kategorie też słyszałem, że tak będą. Dawid, powiedz mi, jak skończysz z sukcesem te zawody, czy to już jest koniec, czy planujesz jeszcze starty w tym roku? Myśleliśmy o październiku, aczkolwiek jest taki plan, żeby na wiosnę, ponieważ nie miałem od 4-5 lat tak naprawdę okresu masowego, bo cały czas coś było. To się jeszcze da? No, dużo można, akurat u mnie dużo można dołożyć. Ja w okresie takim pozastartowym mogę nawet dojść do 130-140 kg, których nie miałem, bo ostatnio skończyłem na 125, bo otwierałem siłownię, dużo takich prac miałem, nie skupiałem się na tym i na wiosnę planujemy wyjść dużo, dużo cięższym. No kurczę, to ci powiem kawał mięcha, ale te 130 kilo to jest takie, wiesz... Bardzo dobrej jakości było. U mnie, no, nie chwaląc się, nie zalewam się tak za bardzo, także... No to teraz ile ważysz? Dzisiaj obecnie około 111. To bida. No bida, z nędzą. Nie, żartuję, wygląda to naprawdę fenomenalnie, tak że nie wyobrażam sobie 10 kilogramów więcej na scenie. Idzie to dołoży. No zobaczymy, co będzie na wiosnę, prawda? Plan jest taki, miałem długą przerwę od startów, nie planowałem tak naprawdę już startować, ale Radek, powiedzmy, rozpalił we mnie znowu ten ogień. Tydzień temu fajnie poszło, zobaczymy, co będzie dzisiaj. No i są, mówię, te plany na wiosnę, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Będzie co oglądać. Życzę ci zdrowia, bo to najważniejsze. Oczywiście. No i trwaj w tych swoich postanowieniach, żebyśmy zobaczyli cię może w przyszłym roku cięższego o 10 kilo na scenie. 10 może nie, no ale parę kilo na pewno dojdzie. No jak dobrze, jak się pójniesz dobrze, to będzie. Tak, tak, dziękuję. Dziękuję bardzo i powodzenia. Ostatnio były pączki, a teraz zobaczcie, dietetycznie, woda, bananik, dżemy, wafle ryżowe, banany, dżemy, wafle ryżowe i banany i kosz... Może zjemy wafle z dżemem. Zjemy wafle z dżemem. No oczywiście, chcesz? Patrzę, czy nie ma jakiej puszki po piwie, co by się przydało na powrót. Sprzedamy. Tej, ale wiesz co, nie mam noża. Palcem nie będę smarował, bo nie zjesz. Kolejny gość, nie wiedziałem, czy sobie znowu tutaj jakiś kanolda pod nogi, bo wysoki. Dzień dobry, jak masz na imię, jak się nazywasz? Maciej Pietrewicz. Tak to. Cię kojarzę gdzieś skądś, wiesz? Chyba z debiutów, co? Tak, ale to było kilogramy to, temu. 100 kilogramów temu, 2018 rok, luty, tak. 17-18 luty, pamiętam. Tak jest, 18 rok. 18 rok, 18 luty i klasyk, nie? I klasyk. Tak jest. Co słychać? U mnie bardzo dobrze, a u Ciebie, bo widzę, że doskonale. Wiesz co, świeżo po wakacjach, teraz tutaj na zawody, ostatnio też byłem na startach, staram się jakby nadrabiać to wszystko i jeździć po tej Polsce, nie? Żeby się na bieżąco. No i to Ci mogę powiedzieć, dzisiaj pokibicować, również spotkać się ze znajomymi, wiesz, fajny okres. Co więcej mogę powiedzieć, okres masowy w pełni, od Adasia świeże wytyczne, więc jestem napalony, od poniedziałku ruszam konkretnie. Bo jesteś po urlopie, też wszedłeś, mówisz zimno. Jak byłeś w ciepłych krajach, to ci teraz zimno. Wiesz co, w ciepłych krajach i było zimno, ale też w ciepłych krajach było trochę tam gorąco z urlopem, rozumiesz? I troszkę taka głodówka teraz i powiem ci, czuję się jeszcze dzisiaj wykończony, taki dość mocno zmęczony, bo zjadłem może 4 worki ryżu przez 2 tygodnie. Tak sobie, tak się przygłodziłem troszkę, ale też było grubo, nie? A wiesz, sezon startowy tak naprawdę, znaczy sezon startowy, prepa zaczynam pewnie w styczniu, więc wiem, że jest mało czasu na ten okres masowy, więc no co, wrzesień, październik, listopad, grudzień, więc chciałem się przygłodzić tak konkretnie, ale żeby jeszcze, wiesz, przejeść to wszystko, trochę pocisnąć konkretnie, no i chyba trzeba będzie coś wystartować, no po tej dłuższej przerwie, ale jak to czyli wyjdzie... na wiosnę czy na jesień bardziej? Na wiosnę. Znaczy, jak Adam zadecyduje, nie? Bo ja to oczywiście czuję się niepewny, ale jak Adaś powie, że wiosna jest okej, no to wiosna, nie? Zapytam Cię jeszcze, jak tam z kolanami, bo wiem, że tam miałeś problem. Wiesz co, znalazłem patent, bo teraz pomaga mi z treningiem Karol Leśniak tutaj i
muszę ci powiedzieć, że znalazł patent taki, że jest to do przeskoczenia. Trening mocno taki, no intensywny, metody takie też, no specyficzne dość. Ciężar spory, natomiast tam, gdzie trzeba, tam, gdzie nie trzeba, mniejsze, ale no są serie takie, wiesz, takie SST typowe, jest taki zajazd konkretny. Mhm. Jest to dobry patent, widzę, że idzie to do przodu. Jak to będzie wyglądało, no, to się okaże na deskach, ale no progres widzę, nie? Ciężko tą górę dogonić, nie mówię, że jest ona jakaś nie wiadomo jak wielka, natomiast te nogi na tyle mocno odstawały przez tą kontuzję, że jest to ciężkie do nadgonienia, natomiast ogólnie kolana są do operacji, tak czy siak, nie? Tak czy siak. No widzisz, nieraz tak jest, ale mam nadzieję, że wiesz, teraz pewnie priorytet pewnie na te czwórki, dwójki, a górę tak delikatnie. Tak, wiesz co, góra może nie delikatnie, bo nadal tutaj cisnę, bo wiem, że ten wzrost robi swoje, no też wiesz jak jest, nie? Trzeba jednak to tych kilogramów narzucić, natomiast dwójki dzielone, czwórki dzielone i tak jak mówię, no czwórki to zajmują mi dobre 3 godziny, jeśli chodzi o sam trening i to tak śpiesząc się dość. Mocno nadrabiam też plecy i dwugłowy. Plecy również 2 razy w tygodniu, więc wiesz, no takie no, partie najtrudniejsze do rozwoju. Tym bardziej u wysokiego zawodnika nie chcę jakby zrzucać tutaj na wzrost, bo dużo osób tłumaczy się wzrostem, natomiast kompletnie się z tym nie zgadzam. Wzrost nie ma nic do tego sportu, no wiemy na co się piszemy. Natomiast jeżeli te kilogramy mają się zgadzać, no, to w plecy, w nogi trzeba to upchać i no to jednak walczy, nie, w tej ciężkiej. Ile planujesz na scenie mieć? Bo ty wychodzisz w kulturystyce już, tej bodybuilding. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo w 2019 roku najwyższa waga na deskach to było 108, najniższa to było 103. Adaś celuje, mówił, że powinno być około no, tak 115, powinno się to zakręcić, no bo powiem ci, że się głoduje i suplementacja jest taka, wiesz, dość łagodna, jest taki okres luźny, jest taka redukcja, taki typowy odpoczynek, to ta waga nie schodzi poniżej 121, 122, nie schodzi, więc jestem w miarę jako tako zadowolony. Jeżeli będzie 115, będzie super, natomiast wiem już teraz, jakby z racji jakiegoś tam krótkiego doświadczenia, że ta waga wcale nie robi z ciebie jakiegoś wielkiego konia, nie? Liczy się to, jak wyglądasz, liczy się te proporcje, jednak na deskach kompletnie inaczej to wygląda, jeżeli ktoś waży 110, ktoś 120 i zawodnik, który waży mniej, wygląda wiele lepiej. Wiesz, ja nawet teraz, przed chwilą byłem na backstage'u, spojrzałem na jednego z zawodników, mówię, okej, nie? I mówię, ale zobaczę go na scenie. Usiadłem, zobaczyłem go na scenie, mówię, ja pierdzielę. I to jest właśnie to. Rafał, wiesz jak jest, prezencja na scenie to po pierwsze, po drugie forma. Dla mnie forma to jest coś, co jest najważniejsze. To dupa ma być po prostu pocięta, to ma być pochlastane. Czwóry mają być wyraźne, plecy ma być choinka taka solidna. To jest według mnie najważniejsze i zawsze ta forma, ta prezencja i jednak jeżeli te proporcje będą, wygra to z gabarytem. Dużo jest zawodników ciężkich, ale jednak tak gdzieś tu coś odstaje, tak wiesz, widać takie mankamenty. To się nie pasuje zawsze nieraz. Zawsze, nie? Wiesz, patrzysz na tą sylwetkę, jest wow, ale z drugiej strony im dłużej patrzysz, to te wow tym bardziej znika, nie? A jednak są zawodnicy, którzy ważą na deskach setę, 105, już tacy, ale wiesz, trochę niższego wzrostu niż my i robią takie wrażenie, że wiesz, jest to no, wygląda jak ktoś oklejony dookoła, nie? Dziękuję ci bardzo i słuchaj, życzę ci tego wow, 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 że jak będziesz stał na scenie i żeby to wow szło cały czas w górę, jak będą cię oglądać. Rafałku, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Hej. Dzień dobry państwu, dziś nie będzie schabowego, ale będzie za to kulturystyczna kawa, czarna jak noc. Jak noc bez księżyca. Do tego będziemy potrzebować kawę rozpuszczalną, żeby szybciej kopnęła, skoro kulturystyczna, jak najbardziej nie cukier, ale słodzik, dużo słodzika, żeby czuć słodycz, która nie działa na organizm, w sensie takim kalorycznym. Dobra, chcesz kawę? Ja sobie zrobię. Są łyżeczki, zrobimy deser. Jak chcesz zrobić deser? Dżem z waflami. Kawa i deser, kawa i deser. Ty. Musi być na gorzko i na słodko. Czy to już palma bije, to już jest późno, czy to jest za wcześnie? Rafał, co tu się odwaliło? Nie mogę wyciągnąć. Matematyka. Dobra, bierz łyżeczkę, idziemy po deser. Mamy przepyszną kawusię, którą przygotował Frytusia, więc pora na deser. Rafał, co będzie? Na deser będzie dziś wyjątkowo całkiem coś pysznego i niespotykanego. Kółko z ryżu preparowanego i do tego dżem truskawkowy, malinowy, przepraszam. Dobra, czysto jest. Więc polecam serdecznie, fabryka od 150 lat istnieje na rynku polskim i zagranicznym. I za chwileczkę tego wafla. Chciałeś gryza? Tak jest.
Jedzcie i dzielcie się, nie za dużo, bo pękniesz. A może odwrotnie to? Dla mnie większy. No tak, ty jesteś na tym. W sumie masz pojemniejszy brzuch. Ja jestem... Zapytnie, masz, to jest twój deser. Krzysztof Rotkiewicz, Kopelat. Tak, Kopelat. Ostatnio gadaliśmy na mistrzostwach Wielkopolski. Ty, ale podniosłem ci morale, co? Ale nie mów dlaczego. Nie powiem dlaczego, my wiemy. Tak w ogóle, słuchaj, co tam u ciebie słychać? Cały czas widzę, dobrze wyglądasz. Jeszcze lepiej, rzekłbym. No, można powiedzieć, że mimo upływu lat, to kilogramów przybywa. Jestem troszeczkę większym klasykiem niż do tej pory byłem. No co, szykuję się zawsze do jakiegoś startu, nie? No bo samo ćwiczenie bez startów to prowadzi do chyba otyłości. Aha. W tym sporcie. Tak powiedziałeś na początku, wiesz, no starzeje się, kilogramów przybywa, to normalny człowiek, no raczej by tego pozytywnie odebrał. W naszym mniemaniu, no to kurczę, dobrze, dobrze. No raczej tak, no wiadomo, że normalny, przeciętny człowiek to na pewno by tego dobrze nie odebrał, bo raczej to się kojarzy z przyrostem tkanki tłuszczowej. No, u mnie raczej jest troszeczkę w inną stronę. Ciągle pracuję nad rozwojem masy mięśniowej, nie? Coś tam działamy z Łukaszem. Ostatnio na starcie miałeś ile? Ostatnio na starcie no, miałem gdzieś ze 103 kilo. 103 kilo. Teraz około jest już 3 cyfrówka. Taka, znaczy się dwie jedynki z przodu. Tak, tak, troszeczkę pojedliśmy i jest już 112, także no, w jakoś takiej bardzo fajnej formie nawet, nie? Można tak powiedzieć. Jak myślisz, tak znając swój organizm, ile jesteś w stanie jeszcze, że tak powiem, wykrzesać, dołożyć tych mięśni na swój szkielet? No powiem ci, że jestem zaskoczony. Myślałem, że ja nie rosnę już i ten. No wiadomo, nie wzwyż, no. Ale jestem zaskoczony i tych kilogramów ciągle przybywa. Byłem już na masie gdzieś ze 115 kilogramów, ale to wiadomo, że jakość była zupełnie inna. Teraz ważę 112 i nie jest to w ogóle zbliżone do tamtego. Także myślę, że możemy zamknąć się gdzieś w 116-117 kilogramach z takiej już troszeczkę bardziej psującej się formy, ale jestem w stanie coś takiego już osiągnąć, nie? Dlatego zadałem to pytanie, bo większość i nieraz osoby myślą, że ja już jestem za stary, tu już się nic nie da, już mam swój wiek, już nie urosnę. A okazuje się, że w każdym wieku, jak się naprawdę chce i się przyłoży do tego, to można naprawdę zrobić progres. No powiem wam, że szczerze, że mój nawet trener był zaskoczony, bo napisał mi nawet ostatnio takiego maila, że podobno po 40 nie da się już nic zrobić, a mówi, a jednak takich... I tak dalej, nie? Ja też jestem zaskoczony, że jednak progresuję. Troszeczkę zmieniłem formę treningu. Od 2 lat trenuję zupełnie inaczej. No jest na plus, zupełnie. To co, myślę, że na jesień, wiosnę przyszłego roku? Myślę, że na wiosnę. Na wiosnę już myślę, że troszeczkę podbijemy kilogramów do końca tego roku. No i lecimy z wiosną. A co ty w ogóle dzisiaj robisz? No przyjechałem akurat dopingować Karolinę Szafran. Zobaczymy. Trzymam za nią kciuki, szczerze, także no, kiedyś to była moja zawodniczka, także my się dalej trzymamy, ja ją dopinguję i pilnuję tego, żeby dobrze wyszło. Nawąchaj się bronzera, złap, wiesz, wiatr w żagle i żeby do wiosny tego wiatru starczyło, żebyś tą łódeczką popłynął po złoty medal. No tak jest, tak tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo, Zdrówka, i wszystkiego dobrego. Hej. Tak sobie oglądam. Cześć, witam, hej. Cześć, witam. Patrzę tak, wiesz co, na ciebie, bo widziałem cię tydzień temu
i troszeczkę tydzień temu inaczej wyglądałeś. Jakie tam zmiany zaszły? Więcej podjadłem, więcej fast foodów dorzuciliśmy. Słuchaj, czyli jest metoda, można coś zmienić, wypróbować i tak dalej. Okazało się, że na czysto nie było tego doładowania, a tu proszę. Tak, nie było tego doładowania, nie było tej pękatości. Znaczy było, ale nie tak jak teraz, nie? Jest ta gęstość, nabicie, naładowanie, nie? Czyli nawet no, nie może o to już na żadne jedzenie, bo jesteś tak już doładowany tym syfem, tak, że jest apetyt i głowa inaczej pracuje. Tak, dokładnie inaczej. Pozytywnie jestem nastawiony. No i walczymy, nie? Dzisiaj, nie? Zobaczymy. Życzę powodzenia. Ty do 102 kg. Do 102, tak. Do wszystkiego dobrego. Niech ci tam guma czasami tu nie puści, że w zęby dostanę i będzie po mojej reszcie zębów. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję. A teraz trafiłem dobrze. Chcieliście, to macie. Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, witam. Piona, Wolwer, terrorysta. Tak podobno tak nam nie mówią. No. Ostatnio w komentarzach było, że wiesz, gdzieś tam się mijaliśmy, a nie zrobiłem z tobą wywiadu, aczkolwiek nie, że teraz muszę, tylko bardzo chciałem, ale teraz mam okazję z tobą zrobić. Co tam, słuchać u ciebie, startujesz? Ja już jestem na emeryturze, że tak powiem. No stary jesteś, no tak. Nie, jakoś tak jakby starty mi nie po drodze, trochę więcej zawodników i po prostu skupiam się teraz na stricte pracy takiej swojej zawodowej. Nie łączę tego, bo doszedłem do wniosku, że ogarniając tam x osób na zawody, no nie nadaje się, żeby jeszcze sam startować, nie? Rozumiem. Że tak nawiążę do tego, co powiedziałeś. Bardzo mi miło, że tam w komentarzach były jakieś wspominki o mnie, ale aż jestem w szoku. No widzisz. Tutaj twój zawodnik? Tak, tak. Tutaj dzisiaj jesteśmy z Rafałem, jeszcze jest dwóch mężczyzn fizików, więc się tak skromnie, że tak powiem, aha, w trójeczkę. Ale no, myślę, że będą fajne zawody, tak? Kobiety też oczywiście prowadzisz. Tak, jakby w mniejszej ilości, szczerze, nie przepadam. Okay. Prowadzę swoją kobietę, mam jeszcze tam kilka takich zawodniczek. Powiem tak, jestem dość wymagający w stosunku do kobiet, ale też średnio jestem konsekwentny. Nie umiem na nie krzyknąć, depnąć, po prostu potrzebuję zawodniczek, które wiedzą po co tu są, wiedzą co okay chcą zrobić. I jeżeli wykonują wszystkie polecenia tak jak trzeba, to faktycznie jest progres. Ale sam z siebie nie jestem takim tyranem, że tak powiem. A to się, jak widzę wśród trenerów, którzy prowadzą kobiety, to się jednak sprawdza. Okej, czyli jakby zgłosiła się do ciebie jakaś zawodniczka, to pierwsze pytanie by było, czy masz samodyscyplinę, bo inaczej nie damy rady. Może nie w tą stronę, ale jakby po krótkiej współpracy widać, czy faktycznie tam są duże braki. Jeżeli są, to jeżeli ktoś jest skory do pracy, to okej, możemy to naprawić, ale jeżeli ja mam kogoś od podstaw uczyć techniki, na przykład ćwiczeń, żeby budować, trochę nie tędy droga, albo ja mam ją namawiać, żeby ona trzymała jedzenie i tak dalej, prawda? Więc jakby no z tym mam problem, żeby właśnie gdzieś tam dociskać te dziewczyny, ale jak się trafiają zawodniczki, które faktycznie są zdyscyplinowane, mają fajną technikę wykonywania ćwiczeń i dostają gdzieś tam nową metodykę, potrafią to wykorzystać, to zawsze jest petarda. Prowadzisz Men's Classic Physique, prowadzisz kobiety, te lżejsze kategorie, czy też masz zawodników tych ciężkich? Nie, jakby nie specjalizuję się w tym. Kulturystów tak naprawdę w naszym teamie jest na palcach jednej ręki, można ich policzyć. Gdzieś tam sam wychodzę z Men's Physique, więc podejrzewam, że tym przyciągam też osoby, które chcą gdzieś tam startować, prawda? Jakby zostawiam tych ciężkich. Ciężkim. Dokładnie, ciężkim. Oni gdzieś tam się tym bardziej specjalizują. Tutaj Classic Physique, Men's Physique. Okej, możemy się pobawić gdzieś tam te lżejsze, bardziej estetyczne kategorie. Ale jak mówię, jeżeli chodzi o ciężką, nie moja bajka, ale też wydaje mi się, że wśród zawodników jest trochę coś takiego jak taka hierarchia i jakby nie widzę tego, żeby zawodnik ciężki, który ma, nie wiem, jakieś doświadczenie, przyszedł do mnie, do Men's Physique i myślę, że ciężko byłoby mu zaufać. O, tak, okay, nie? Okay. Jakby ja to odczuwam też od zawodników wagi ciężkiej, ale broń Boże, jakby nie mam z tym problemu, nie? Tak czy siak na pracę nie narzekasz, jeżeli chodzi o Men's Classic Physique, również o panie, chociaż ich jest tam garstka, ale pracy myślę, że jest dużo. No co, życzę ci sukcesów w pracy trenerskiej, a jak znajdzie ci ochota, bo młody jeszcze jesteś, no to fajnie by było zobaczyć cię znowu na scenie. Gdzieś tam pomysł jest, żeby wrócić na scenę, nie będę ukrywał, nawet jakieś tam pierwsze kroki poczyniłem w tym kierunku, ale może nie będę o tym jeszcze mówił, bo to jest troszeczkę gdzieś tam jeszcze schowane. Wiem, na co mnie stać i wiem, że na pewno tą formę mogę zrobić fajną. Ale tak jak mówię, to wszystko jest czas i priorytety, tak? Dziękuję ci bardzo, zdrówka życzę i podopiecznemu również, żeby tam dalej, jak tam było, bo już jesteś po pierwszym starcie chyba. Tak, dostaliśmy srogie lanie od teamu Davika, ale wyciągniemy wnioski i na październik się przygotujemy.
dużo lepiej. Ale dzisiaj jeszcze wychodzisz, tak, czy? Jeszcze. Tak. Bo już się pogubiłem, jeszcze. Jeszcze w klasyk fizyki junior i seniorach powalczę, tak? I głowa do góry, wiesz, nastawienie najważniejsze, walczymy. Prawda? Tak jest, prawda, trenerze? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dawid Czechowicz, dziękujemy. Dawid Czechowicz. A wicemistrzostwo w kategorii najcięższej kulturystyka ekstremalna wywalczył Dawid Balcerza, miejsce drugie. Tak więc wszystko już jest jasne. Zwycięzca kategorii najcięższej. Szóste edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych Roberta Piątkowicza z Ostojeni. Dawid Czechowicz. Dawid Czechowicz. Zwycięzca na kategorii najcięższej. Poprosimy o bicepsy. Poza. Zwycięzca kategorii Overall, a z Ostojeni zawodnik z numerem 477, Dawid Czechowicz, absolutny champion. Tak więc, proszę Państwa, dominował kategorię overall Dawid Czechowicz, ale również wspaniale nam się to prezentują pozostali zawodnicy. Wielkie, wielkie brawa dla wszystkich fanów, wszystkich zawodników. I poprosimy teraz, tak jest, no pięknie, poprosimy samych zawodników, tak? Trójka nam zapozuje. Bicepsy, proszę bardzo. Bicepsy, spójrzcie, jakie pozy pięknie wyglądają. Dawid Czechowicz, numer jeden. Wielkie brawa. Uśmiechnięty, zadowolony Dawid. Po pierwsze, jesteś wygrany, dlatego że wyszedłeś no kompletnie inny na scenie niż w poprzednich zawodach, także ty już wygrałeś. Po drugie, wygrałeś swoją kategorię, po trzecie, wygrałeś overalla. Co za dużo mówić? Na początku zawsze masz natłok myśli, ale pierwsze, no wiadomo, pierwsze jest zawsze szczęście, jest uśmiech, jest satysfakcja, niesamowita satysfakcja, bo 8 lat na to pracowałem, mówili mi takie rzeczy, że nawet szczerze powiem dziękuję dla tych ludzi, którzy powiedzieli takie rzeczy, bo wy byliście na pewno takim zapalnikiem. Wszyscy, którzy coś tam gadali w stylu, wiadomo, każdy zna swoje wady, nie muszę tutaj ich wymieniać. Zresztą nie będę ich wymieniał, bo idę dalej, idę po kartę pro i nie będę tutaj gadał. To może zabrzmi nieskromnie, ale ja nie jestem pyszny. Ja po prostu bardzo się cieszę z tego, że wygrałem. Ja po prostu bardzo się cieszę i dziękuję oczywiście. Zacznę, nie obraźcie się, drodzy sponsorzy, ale dziękuję Kuba. Kuba Cieleń, bez ciebie by tego nie było i tutaj nie oszukujmy się, jak to ja mówię. Nie oszukujmy się, bez Kuby nie byłoby tego zwycięstwa. Wszystko jeszcze przed nami, dużo pracy. Sądzę, że no w rok dołożyliśmy 6 kilo.
6 kilo w wadze już 100 plus, to nie są żarty. Szczególnie, że poprawiliśmy sylwetce mankamenty, które były zauważalne. Dopracowaliśmy to, co było do dopracowania. Jeszcze wiele przed nami. Wiele przed nami, bo widzę, co mi brakuje. Widzę, że brakuje mi nadal tricepsów. Brakuje mi nadal... Nadal mogę pracować nad tą talią. Myślę, że mogę sprawić, że ona będzie troszeczkę mniejsza. I szczerze, chciałbym mieć o wiele większe nogi. Chciałbym mieć takie nogi, że wiesz, że wyjdę i będzie takie, co to jest. Ale naprawdę dziękuję też Tobie, bo to, jak promujesz nasz kanał, było wielką przyjemnością prowadzić Cię jako zawodnika. Teraz mam nadzieję, że niedługo w rękach Czurioka, który jest fenomenalnym trenerem, fenomenalnym zawodnikiem był. I mam nadzieję, że pod jego okiem zostaniesz po prostu... Może... Ty, ale tutaj, o Tobie teraz. Nie mówię tutaj o tytułach po prostu, prawda? Bo po prostu zostaniesz szczęśliwy. Że będziesz szczęśliwy w każdym już aspekcie. Bo rozmawiamy na co dzień, my cały czas rozmawiamy. Tak. I wiemy, które aspekty na razie musiały pojść na drugą stronę, żeby te były lepsze. I myślę, że to jest bardzo słuszna decyzja. No i oczywiście chciałbym podziękować firmie Seven Nutrition za... ciągłe wsparcie, bo ciągłe wsparcie jest od Was, tutaj nie ma jakiegoś spóźniania się i tak dalej. Nie będę wchodził w wiadome, bo Wy wiecie, co robicie. Wiemy, jak pracujemy dla Marcina, który, no i dla Was wszystkich, którzy oglądacie. To jest szczególnie dla mnie ważne, bo po prostu tyle miłych słów, tyle pozytywnych emocji, komentarzy. Można to nazwać nawet taką miłością, bo... Ja ci powiem, wiesz, siedziałem na trybunach i tak słyszałem głosy z tyłu. No jestem ciekaw, jak Davik wyjdzie, nie? Jestem ciekaw. Wyszedłeś, nie mogę tych słów używać, bo raczej nie używam, nie? Mówi, o kurde, rzeczywiście miał rację, nie? No powiem ci, że muszę mu oddać. Takie słyszałem głos. Ja miło to jest. Nie mówiłem za dużo, bo nie wiedziałem, jak będę na scenie. Ja miałem półtora roku przerwy. Ja rok w rok startowałem od 2013 roku. Ja cały czas jestem w sezonie i myślę, że to jest też taka nauka dla młodych. Słuchajcie. Nie patrzcie na to, co ludzie mówią. Ludzie będą zawsze gadali. Ludzie zawsze, nawet jeżeli będziesz najlepszy, to i tak znajdą coś. Znajdą, nie wiem, majtki miałeś krzywo nałożone, szpilka ci się wbijała, a potknąłeś się, a uśmiech krzywy, a szóstka do wymiany. Wiadomo, możemy tutaj szukać mankamentów, ale to były najlepsze, najcięższe pod względem przykładania się takiego, oddania w 100% przygotowania, ale zaowocowały tym, co chciałem. Kłamałbym, żebym powiedział, że nie przyjechałem po to, bo chciałem to, ale wiedziałem, jaka będzie konkurencja. Wiedziałem, że będzie Dawid Cnota, który jest fenomenalny, ma chłop no. Tyle na sobie mięcha, na tak małej framie. To jest chłop, który ma 160 cm, jest po prostu fenomenalny. Był oczywiście Kuba Pestka, był Dawid Balcerzak, tak, Dawid Balcerzak, czyli od nas z teamu chłopak. Mam nadzieję, że to jest dopiero piękny początek, że Dawid, będziemy razem. Bo ja to podsumuję. Słuchaj, fenomenalna forma, transformacja i przede wszystkim to jest to, o czym rozmawialiśmy, o czym też zawsze mnie ganiłeś i tak dalej. To wyszło później na scenie, prezentacja na scenie, zachowanie na scenie, swoboda, uśmiech. Pokazywałeś na scenie, że ja jestem po to, bo się tym dobrze bawię, ja się tu dobrze czuję, a nie, że o Jezu, tam zaraz padnę i tak dalej. Nie. Ja tutaj bardzo mówię, dobrze. Żadnych nie było, żadnych durnych motywów, żadnego rozkminiania. Od tego był Kuba, żeby jak coś mi wprost przyszło do głowy, to on miał mnie hamować. I to wyszło w 100% fenomenalnie, bo ja mam swoje pomysły, oczywiście jako trener dyskutuję z nim. Zawsze mówię, Kuba, róbmy to, to tak. I on nie, na niektóre zgadza się, a jeżeli widzi, że to jest bez sensu, to mówi wprost, Dawid, nie. Dawid, nie. I tutaj o to chodzi. Jak z tobą współpracowałem, to też, wiesz, miałeś swój pomysł, który powiedziałem, okej, super, naprawdę, cieszę się, widzę, że myślisz i to mi się podoba. Jeżeli pracujesz z kimś i ktoś ci daje propozycję, tak samo mi Patryk dzisiaj dał propozycję, wczoraj wieczorem. I opłaciło się, wygrał Mistrzostwo Polski Juniorów w kulturystyce, gdzie jest klasykiem. Wiesz, klasyk wygrywa kulturystykę, to jest wspaniałe. I za chwilę wychodzi w klasyku, zobaczymy, co dalej będzie, prawda? No. Także no, jestem też dumny z moich podopiecznych. Po prostu to, jak oni zasuwają, tak jak wszyscy zasuwacie, to jest po prostu masakra. Mówię, kulturystyka dała mi życie. I to naprawdę, kulturystyka dała mi naprawdę życie, bo mogę z tego żyć, mogę z tego się rozwijać i codziennie wstaję, codziennie. To nie ma dnia, żebym ja wstał i mówił, o Boże, jak ja nie lubię mojego życia. Znowu poniedziałek. Ja wstaję właśnie, u mnie nie ma poniedziałków, a właściwie jest każdy dzień jest takim poniedziałkiem, bo każdy dzień zaczyna się na nowo i każdy dzień wiem, że będę miał tyle pracy i tyle pracy, która będzie przynosiła tyle szczęścia. I obyś nigdy nie przestawał. Tego no, ci serdecznie życzę. Dalej ciągnij tą passę i życzę ci, wiesz czego ja ci życzę, jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo. I jeszcze tą twoją pozę, wiesz? Dobry. Tą twoją ulubioną. Dziękuję. Dawid Czechowicz, zwycięzca
Jak widać od dali, interesy się kręcą, ludzie szykują się do kolejnych konkurencji zawodów. Tu za mną widzimy też nagrania, pewnie będzie relacja z pewnej firmy. Tutaj widzimy też pewną firmę, gdzie by tylko koszulek, żeby nie brakło, bo widać, że reklamówki są od najmłodszych po najstarszych. Kobiety i mężczyźni w Badajronie ustawiają się w kolejce. A nie będziemy przeszkadzać, bo ja handluję. Dawid, cześć. Cześć. Widziałem wszystkie występy twoje na scenie, zwycięstwo twoje i ciut brakło w overallu. No co tam sądzisz o tym overallu? Nie wiem, muszę w domu na spokojnie zobaczyć, jak to wyglądało. No. Ja myślę, że nie było źle i chyba w tym momencie postawili bardziej na gabaryt, na rozmiar, niż na takie typowe docięcie, nie? No fantastycznie wyglądaliście. Fajnie was się oglądało, tą walkę, tą dogrywkę, że tak powiem. Później jak się bawiliście na tej scenie, robiliście show. No po to ludzie przychodzą, po to chyba ludzie też chcą oglądać tą kulturystykę. Oprócz tego, że wyśmienite formy, bardzo fajne sylwetki, no to jeszcze widać, że zawodnicy też się tym bawią. No dokładnie, a i kategorie fajnie obstawione, bo po 8-9 osób w kategorii, tak samo Masters też nieźle obstawiona. Więc myślę, że całkiem fajne zawody jak na takie regionalne. No i zobaczymy co dalej, teraz trzeba jechać powalczyć o kartę. No właśnie, i co dalej, czyli jedziesz po kartę walczyć gdzie? Budapeszt, Węgry, tam 17 października. Okej, okay, czyli już niedługo, teraz może złapać chwilę oddechu, no powiedzmy taki miesiąc, 4 tygodnie zostały do tego startu. No równe 4 tygodnie, więc myślę, że teraz taki tydzień odpocząć delikatnie i później znowu, żeby jeszcze poprawić, nie? Tego ci życzę, wszystkiego dobrego, no i zdobycia tej upragnionej karty. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Nie wiem, czy Ewelina udziela wywiadów teraz, czy jak tam. Cześć, witam. Idę do Eweliny. Dzień dobry. Pani na emeryturze? Jeszcze nie, już prawie. Już prawie. Co tam się wydarzyło? Coś mi słuchy takie doszły. No, postanowiłam zrobić sobie dłuższą przerwę od startów. Okej. Okay. To brzmi lepiej. Tak. Znaczy, nie powiedziałam, że nie wrócę w kategorii Masters za parę lat, natomiast na chwilę obecną mam inne cele i inne perspektywy na życie. Okay, pierwszy cel to dobrze wyglądać jak zawsze. Co tu się... Ja wiedziałam, że ty przyjdziesz, więc szybko mówię, słuchaj, róża... Ale jednak byłem szybszy i nie zdążyłaś się tu uszykować, ja już jestem. Oj tam. Jak się czujesz w ogóle teraz, mając tam w perspektywie, bo praktycznie rok za rokiem startowałaś? Praktycznie rok za rokiem od 2015 roku, każdy sezon, wiosna, jesień. No i nie ukrywam, że też troszeczkę to zmęczenie takie przyszło, wypalenie. I zdałam sobie sprawę, że bardzo dużo poświęciłam na starty w zawodach, a na bok odstawiłam rodzinę, przyjemności. Okej, starty w zawodach sprawiały mi przyjemności, ale ja kocham jeść, ja kocham podróże. A kiedy podróżuję, uwielbiam próbować kuchnie, miejsca, w których... które zwiedzam, więc tego musiałam sobie odmawiać przez wiele lat i postanowiłam to nadrobić. Zapamiętajcie, jak wygląda Ewelina, bo następny wywiad to 3 razy będzie 15 minut trwał, zanim ją obejdę, jak rzuci się na żarcie, a potem będzie wywiad. Że idziemy po banany i wafle z dżemem. Daj spokój, są lepsze rzeczy. Pamiętamy lody, gdzie jedliśmy? Nie powiemy. Daleko. Wszystkiego dobrego ci życzę, zdrówka i teraz ciesz się życiem, a potem jak przyjdzie pora i czas, to wrócisz na scenę. Z wielkim boomem. Ale jeszcze 2 tygodnie gdzieś mnie zobaczycie na scenie. A jednak. Tutaj. Widać, że tutaj się forma trzyma. Tak. Znaczy ten start za 2 tygodnie to jest docelowy w tym sezonie. Taka wisienka na torcie. Niech ta wisienka będzie najpyszniejszą w tym sezonie. Będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Do zobaczenia. A cały czas pilnie obserwuję scenę. Paweł Kowalski, świeżo upieczony pro. Coś tam popija, tutaj nie je, bo jeść nie wolno. Pawcio, jak się czujesz? Pawcio, jak się czujesz?
Powtórz, bo nie słyszeli. Paweł mówi, że prawie nie spał, ale jest okej. Panowie z Classic Physique szykują się już do overalla. Tam ostatnia kategoria wręczenie nagród. Tak rzucam okiem przez szparkę w zasłonach. A tutaj taka mała zajawka, aperitif, Piotr Wojtowicz. Na razie nic nie mówię. Dzień dobry. Na razie nic nie mówię, za chwileczkę sobie porozmawiamy. Niech wyjdzie jeszcze do ostatniego wyjścia. Ależ to zabrzmiało. Wyjdzie do ostatniego wyjścia. No. 33, Piotr Wojtowicz! Dobrze wygląda. Wspaniała forma, proszę Państwa. No, rewelacyjnie wygląda zawodnik. Nie daj nikomu odpocząć. Już napiłeś się, Piotr Wojtowicz, cześć. Witam wszystkich, pozdrawiam Seven Nutrition. Nie wiesz, co się stało, nie? Nie mogę w to uwierzyć, ale na wstępie chciałem bardzo podziękować mojej ukochanej dziewczynie Klaudii, która zmotywowała mnie w czerwcu po małym załamaniu, żebym to zrobił i była ze mną całe przygotowania i mi pomagała. Kocham Cię, Klaudio. Słuchaj, no oglądaliśmy, no, na pewno wielu Twoich fanów oglądało Twoje przygotowania, Twoją metamorfozę, oczywiście to hasło, talia jak udo i tak dalej, jak poprawiłeś plecy, to wszystko wiem na bieżąco i to wszystko, rzeczywiście to, co pokazywałeś na Instagramie w jeszcze lepszej wersji, wyszło Ci na scenie. Bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę dałem siebie 100% podczas tych przygotowań. Zresztą kto widział, to widział, ile dawałem codziennie z siebie. Trzymałem te przygotowania w tajemnicy, chciałem być bez presji i udało mi się to, więc naprawdę jestem szczęśliwy dzisiaj. Ja też pamiętam, jak wyglądałeś chyba na pierwszej edycji u Roberta Piotrkowicza. To było w lutym, tak, bodajże. I teraz wiesz, widziałem Cię na scenie, teraz Ciebie widzę na scenie, no to jest naprawdę duży progres. Tamte przygotowania to wolałbym zostawić dla siebie, bo był ciężki to dla mnie czas. Nie będę się usprawiedliwał, ale te przygotowania były całkiem inne. I tak jak mówię, bardzo dużo zawdzięczę tutaj mojej ukochanej dziewczynie. Także dla niej są największe podziękowania. Pół medalu jest dla niej. Dziękuję Ci. Przepołowić. Na żadne, piłką się przepołowi. Tak w ogóle jeszcze dla Ciebie mam naleśniczka, ale to na backstage'u, kto wie, ten wie, o co chodzi z naleśnikami. Całe przygotowania były robione na nich. Co także czekam na tego naleśnika, bo też już pisaliśmy na temat. Oczywiście, teraz będę miał okazję spróbować naleśnika samego mistrza. No tak. Ale nie wyglądasz jak naleśnik, naprawdę. Udowodnię, że jest banan na twarzy, a tutaj na pewno nie jest naleśnik. Dziękuję Ci bardzo, ja gratulacje. Dziękuję, bardzo miło było z Tobą porozmawiać. Zresztą również. Mamy kontakt praktycznie na co dzień na Instagramie i na mediach. Dziękuję bardzo. Prosił, wiem, że jesteś zmęczony, ale no tu jakąś pozę musisz zrobić. Dobrze. A tak zobaczcie, jak jest witany zawodnik, kiedy wygrywa albo przegrywa zawody. W tym przypadku wygrywa. Emocje sięgają zenitu. Ale czekaj, musisz, trochę się czekolada stopiła, ale musisz zdegustować tutaj przy kamerze. Oczywiście. No, cały jeden dla Ciebie. Marcin, a Ty patrz. Uwaga. No i powiedz, nie? Da się zrobić na tym formę? Czujesz nabicie? Czujesz, jak żyły wychodzą? Powiem Ci, że... To jest dietetyczne? No kurde, stary, przecież tam jest mąka, mleko i jaja. I dżemik, nisko cukrowy. Chcesz spróbować? Nie, jeden został, to... Mojego zostawię Ci. Rewelacyjne, a przepis znajdziecie... U mnie na Instagramie, także zapraszam i na YouTubie. Na YouTube też wpadajcie. Wszędzie Ci się da. Pozostaje nam życie... Już żarłeś? A Ty jesteś głodny. A napiłeś się? Nie. No, są tak dobre, że je tak szybko zjadę. Bardzo a dzisiaj dobra. Nie muszę nimi się najadać, to jak rano, że sobie mają inkesami. Chcecie mieć formę? Jedźcie na leśniki. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Gratulacje. I do zobaczenia w październiku. I nie płaczcie już więcej. Ale ja jestem taki wrażliwy, wiesz. Dobrze. Są łzy radości, tak, i szczęścia, i prawdziwości. O, to jest tej osobie... O której mówiłem, tak, moja ukochana. To jej zawdzięczam połowę tego medalu. Nawet większą. Klaudia, robisz też te naleśniki? Tak. To ona mnie nauczyła i to ona mi rozpisuje dietę. Życzę Wam szczęścia. Dziękuję. Dobra, idę już. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Już teraz wiem, dlaczego Ewelina zmieniła profesję? Teraz będzie jajami handlować na backstage'u.
A, ugotowane, no to kurczę, to taka nowość na rynku, nie? No tak. Słuchaj, zawodnicy potrzebują różnych rzeczy. No tak. Nie tylko ciągle wafle z drzemem, nie? I nikt nie będzie szukał po sklepach, no, jak ma na miejscu, nie? To ja nie trzeba do Biedronki, nie trzeba do Żabki. Gotowe. A ty co, na wafelku? Ja na Sucho dzisiaj. No. Za ile start? 4 tygodnie. 4 tygodnie. Ale myślę, że to będzie w Czechach. Przestawię sobie ten stołek. To będzie chyba coś tam szykujesz, trochę inną odsłonę. Tak, większą. Na pewno większą. Taki jest plan i no, trzymaj kciuki, zobaczymy. Okej, okay, zawsze trzymam kciuki i już jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. To poczekaj, za 4 tygodnie to będzie co, Budapeszt? Mm, Budapeszt i jak wszystko pozwoli dobrze, to tydzień później w Polsce. Mm-hmm. Już tam nie pytam, czy lecisz sam, bo na pewno nie lecisz sam, ale to wszystkiego dowiemy się na bieżąco. Na bieżąco będzie informowane społeczeństwo. Życzę ci, żeby ta nowa odsłona była no, lepszą wersją jeszcze. No tak, jak się da. Tak bym chciał, nie? No, nie powiem, bo nawet nie chodzi o wynik, wiadomo, chodzi zawsze o wynik, ale, tak, ale nie ukrywajmy, że chodzi, ale dla samego siebie, nie? Chcę zobaczyć różnicę. Dobra, bo ci wafel ostygnie. Dziękuję ci bardzo. dziękuję. Cześć. Zabawa, cześć. Witam. Ostatnio rozmawialiśmy, zdobywałeś kartę pro, miałeś mnóstwo medali, a dziś debiut. Dokładnie, dzisiaj debiut, długo wyczekiwany. Aha. Udało się tam coś poprawić, doprawić, przeprawić? No, 2,5 tak do 3 kg mam więcej niż w maju, nie? No to, myślę, no to jest dużo. Myślę, że jest coś poprawione. Okej, okay. Nie wiem ilu tam masz w kategorii dzisiaj osób? Widziałem na listach, że jest 18 osób. O matko! No, tam jest kategoria open, nie? Nie wiem, kto przyjechał, bo nie śledziłem, powiem szczerze, jacy zawodnicy pojawią się, żeby powalczyć, nie wiem, niektórzy pewnie po raz kolejny w pro, ty po raz pierwszy. Dokładnie. Widziałem, że jest kilku zawodników, którzy nawet w tym roku już jadą na Olimpię, także no, poziom na pewno będzie wysoki. No, czyli na przetarcie wychodzą w Polsce. Powiedz mi, w zależności od tego, jak dzisiaj potoczą się te zawody, jak dalej widzisz ten sezon, czy to już jest końcówka? Na pewno mam z tym startem dzisiejszym zaplanowane 5 startów w tym roku i bez różnicy, jakie miejsce zajmę dzisiaj czy tam za tydzień, będę dalej startował, bo ten sezon chcę potraktować jako, żeby sprawdzić sobie po prostu, jak to wiesz. Ja myślę, w przypadku... Sprawdzić się przy tych zawodnikach, czego mi jeszcze ewentualnie brakuje i co poprawiać w następnym roku. Ja myślę, że to też jest takie jakby pokazanie się tym sędziom po świecie, żeby nie tylko wyczytywali cię po numerku, ale wyczytywali cię jako, wiesz, imię i nazwisko. Dokładnie, to też właśnie o to chodzi, żeby się jak najczęściej pokazywać i no bo tutaj w tej lidze pro też myślę, że głównie o to chodzi, że zawodnicy im dłużej startują, tym są bardziej rozpoznawalni i to też lokuje lepszymi miejscami. Ale przygotowania widzę dobrze poszły, bo jesteś świeżutki, że tak powiem. Tak. Jakbyś normalnie wstał dopiero po przespanych 3 nocach. Dokładnie, zwłaszcza, że no te dwa poprzednie starty trwały 2 dni i sobotę i niedziela, a tutaj mamy tylko niedzielę, więc jest tak naprawdę luzik, nie? Mhm. Więc ani nie jestem zmęczony, forma siedzi, także tylko idzie się bawić, nie? Także będziemy obserwować, dziękuję ci bardzo i nie żegnam się, życzę powodzenia. Dzięki. Remember this. If you want to be a sexy, you must drink a lot of Pepsi. drink a lot of Pepsi, because you look great. Thank you so much. I would love to drink a Pepsi right now, yeah? Co tam słychać? Wszystko dobrze, no. Trochę Pepsi brakuje, ale to jak nieco zarąbiście, super wszystko. Rian Terry chciałem powiedzieć, ale się przedstawimy, bo wszyscy się z nim mylą, bo jesteś bardzo podobny. Choć teraz wiesz, jak ta broda, ten look jest trochę inny. Jest dobrze. Z kim rozmawiam? Z kim rozmawiasz? Rozmawiasz z Dawidem Wachełką, IFB Pro Men's Physique. I tyle do mnie. Co jeszcze? I wszyscy już wiedzieli. Słuchaj. Start, rozmawiamy sobie teraz, być może porozmawiamy później sobie też z medalem. Czy planujesz również start na Olimpii w tym roku? Bilety kupione? Bilety jeszcze nie kupione. Masz to? Ma to. Bilety jeszcze... To tylko Dawid stoi. Bilety jeszcze nie kupione, ale
ale jak powiedzieć, że no przygotowujemy się do Olimpii. No. W tym roku nie, ale kwalifikacja na rok 2022 na pewno będzie. Tak troszeczkę po cichutku się przygotowywałeś do tych zawodów. Wiesz, more talk, less work. Widzisz, to trzeba obciąć od razu. Less talk, more work. No. Okej, rozumiem. Nie wiem, tak mi się spodobało nawet trochę. To nie było nic innego, że tam po cichutku albo coś tam schowałem, albo nie. Nie, po prostu pasowało mi tak, wiesz, tak naprawdę in my zone, nie? A trenujesz teraz cały czas tam u siebie, gdzie mieszkasz? Oczywiście, tak, w Szwajcarii, no. I masz tam spokojną taką siłownię, że możesz się odizolować od ludzi, tym bardziej w tej końcówce. To najlepiej, żeby nikt na ciebie nie patrzył. Mi to nie przeszkadza, nie muszę się odizolować od ludzi, nic. Ja to lubię, ja to robię, bo to kocham. Tu nie ma żadnej izolacji, jak widzisz, nie wiem, nic po mnie nie wygląda, że jestem głodny, albo mi się chce pić, albo coś. Nie, dobrze wygląda. Uwielbiam to robić, to... Każdy, jak powiedzieć, another day. No. Każdego dnia. Każdego dnia, to samo. To każdego dnia życzę ci, żebyś był w takiej formie, w takim dobrym humorze, z takim dobrym nastawieniem. Wyjdź tam na scenę i zrób swoje. Będzie się działo. Zrobimy swoje. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. I takie miłe spotkanie, cześć. Cześć, witam, jestem Wojciech Heniama. Dzisiaj właśnie zdobyłem jeden srebrny medal, jeden brązowy i jedno czwarte miejsce. Mhm. I teraz słuchaj, październik. Tak, teraz październik, rozsmakowałem się trochę w tych startach. No, w tym roku kończę 50 lat, także powrót po 27 latach, no 27 lat temu miałem ostatni występ na scenie. I to taka ciekawostka, bo spotkaliśmy się, to był 93 rok w Radziejowie na ogólnopolskich mistrzostwach. Oj kurczę, dawno to było, nie? No, to było ile? 28 lat temu? No, dawno. Jeszcze mieliśmy, znaczy ja miałem cały czas troszeczkę gęstsze włosy. Ty ja też miałeś trochę. Ty miałeś też troszeczkę gęstsze. W jakiej ty kategorii startowałeś wtedy? Wiesz co, wydaje mi się, że do 80 kilo. Tak, aha. No. Pamiętam, że przegrałem wtedy z Mieczysławem Nowackim. Tak, no. Mhm. No i obydwoje pamiętamy Piotra Głuchowskiego, który tam się objawił, to była petarda. Pamiętasz go na backstage'u, jak sobie chodził, tylko pompeczki robił? Petarda. Pozdrawiamy cię, Piotrze. No ja wtedy startowałem do 75. Ale kolos, nie? O. Wiesz co? Korzystając z okazji, jeszcze chciałem powiedzieć, że od 10 lat jestem wegetarianinem. Mhm. Jestem ambasadorem Jasnej Strony Mocy. Także da się też bez mięsa zrobić fajną formę. No co było widać na scenie. A nie brakuje ci nieraz tego miecha? Nie, absolutnie. Wiesz co, w tej chwili jest rynek tak zaopatrzony, nie ma problemu, żeby tam coś smacznego sobie zjeść. W ogóle mi tego nie brakuje. A powiedz mi, czy jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw, bo wiadomo, jeżeli chodzi o mięso, to jest pach, ciach, rach, zrobione. Jak to wygląda tak szybciutko? Chyba dłużej to wszystko trwa, więcej jest zabawy z przygotowywaniem posiłków. Znaczy powiem ci, że jest dokładnie odwrotnie, nie? Przynajmniej ja miałem problem, wiesz, żeby to mięso sobie tam obrobić, podsmażyć, potem nie za bardzo już miałem apetyt to zjeść, gdzieś mi to tam nie do końca podchodziło. Natomiast wiesz, usmażyć tofu, czy tam jakąś soczewicę zrobić, zresztą tak naprawdę większość robi moja żona, więc tego, ale te posiłki tam 15 minut i mam i obiad jest na stole, więc nie jest to jakieś pracochłonne, nie? A jest naprawdę dużo produktów, jest duży wybór, nie ma z tym problemu. Zapotrzebowanie białka się zgadza, ale to wtedy wyliczasz pewnie i z ryżu, ze wszystkiego. Tak, tak, staram się właśnie więcej tam soczewicy, kasz różnych jeść, żeby tego białka było jak najwięcej, nie? I różnorodne. Wiem, że ten aminogram musi się zgadzać, także musisz pewnie też nasiona i tak dalej. Tak, no muszą być strączki, muszą być zboża, żeby było wszystkiego po trochu i naprawdę nie ma z tym problemu. Myślę, że to bardzo ciekawy temat na rozwinięcie i... Fajnie by było też się spotkać i rozwinąć ten temat, jak można na przykład formę robić, nie jedząc mięsa, jak można się chyba o wiele, wiele lepiej czuć na takiej diecie. Tak, no to był pierwszy taki, znaczy jeżeli chodzi o ćwiczenia, to nie ma jakiejś różnicy, nie ma spadku mocy, nic takiego, natomiast ja od dawna się borykałem z jakimiś tam żołądkowymi problemami i generalnie jak odstawiłem mięso, to jak ręką minęło, dokładnie. Słuchaj, życzę ci zdrówka, sukcesów na kolejnym starcie, będziemy się na pewno widzieć. No to co, to wszystkiego dobrego i miło było spotkać cię. Dzięki, po latach. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć Przemek. Witam, witam. Jeszcze coś tam mielisz. Kolejny start. No jak tam dzisiaj poszło? Niestety poza piątką, pierwszą, ale teraz przerwa, budujemy, wracamy mocniejsi. No, a kto jest twoim trenerem? Maciej Kiełtyka. Okej. Okay. I będziecie budować, ale cały czas zostajesz przy tej kategorii.
planuję zmiany, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, ten start jest dosyć ważny dla Ciebie. Jest z Tobą tutaj też Twoja dziewczyna. Możemy prosić, Basia, już teraz nie masz wyjścia. Zapraszam. Cześć Basia, powiedz mi, jak ma się takiego zawodnika, no w domu chyba mieszkacie osobno, nie wiem, już nie pytam, razem, nieraz jest kłopotliwy? Czasami tak. Tym bardziej jak są te przygotowania, bo to już kolejne przygotowania. No, najgorzej. Przed samym startem jest najgorzej, nie? A teraz już chyba będzie trochę spokoju. No na pewno. Przemek, no to co, przygotowuj się do kolejnych zawodów. Ja mam jeszcze tylko jedną prośbę. Albo wiesz co, dostałem taką jedną przesyłkę, a ty będziesz wiedział co z nią zrobić, ok? Proszę bardzo. Waszym szczęściem i pójdę już, bo sam się popłaczę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jak widzicie i na zawodach takie rzeczy się zdarzają, tym bardziej wdzięczność takiego zawodnika do drugiej połówki życia jest tym większa, bo ma świadomość tego, jak nieraz jest upierdliwy. Przemek, mówię o tobie, aczkolwiek nie wiem, czy tak jest. Także przyszłej, może młodej parze, a teraz narzeczeństwu życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dobre? Okej. Okay. Wybacz, że ci tak trochę przeszkadzam w jedzeniu. Trochę suche, ale okej. Okay. Ale już ładowanie jakieś tam było, czy to po raz pierwszy takie dzisiaj kanapeczki? Nie, to nie po raz pierwszy. Bardzo dużo jedzenia było tym razem. Słuchaj, prawie mnie przerosło. Czuję żółty ser, czuję ketchup. I salami. I salami. Tak i to suche jest, mówisz? Suche trochę. A ty też jesteś sucha? Chciałabym, ale nie mnie to oceniać. Kolejny start w Lidze Pro. Już za chwilę. Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz? Jeszcze nie wiem. Słuchaj, no jak tam wyszło? Jak w ogóle jak tam wyszła ta forma i tak dalej? Bo tak jeszcze cię ciągnę za ten język. Wiem, że masz pełno usta. Właśnie, ale już jest. Jak to tam teraz wyszło? Jak się czujesz przed dzisiejszym startem? Dziwi mnie to, że w ogóle się nie stresuję. No. Tak jakby jeszcze do mnie nie dociera, że to już za chwilę. Nawet pewnie pół godziny. No. Nie wiem, czuję się okej. Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Czasami się zastanawiałam, czy nie za dobrze. Bo to tak jest, że jak się czujesz trochę jak... Źle. Źle, to, to forma jest tak, dobra. To, jest, no, to jest forma dobra, więc się bałam momentami, że czuję się za dobrze. Ale ogólnie jestem zadowolona. Myślę, że to, co mogłam zrobić, w tym momencie zrobiłam. Po tych zawodach dalej gdzieś jeszcze planujesz starty? Nie wiem, zastanawiałam się, jeszcze nie. Myślę, że po tych zawodach podejmę decyzję, tak, czy jeszcze wystartuję w tym sezonie, czy już zrobimy sobie jakiś dłuższy off. Rozumiem. Czy po prostu jeszcze pociągniemy, jak już jest ta forma, to co tam jest? Praga jest, tak, Rumunia jest jeszcze w najbliższym czasie. No zobaczymy. Nie, ostatecznej decyzji nie podjęłam. Życzę Ci powodzenia, życzę szczęścia, zdrówka, no i smacznego. Dokończ sobie tą kanapkę, bo już widzę, że cała chodzi. Dzięki. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dzięki wzajemnie. Wszystkie jedzą, je i ona. Specjalnie tak miało być, już teraz się nie wymigasz, ale żresz. Żre, rozstawiłam.
Słuchaj, ale tu widzę, to jesteś przygotowana, tak, masło orzechowe, dżem i wafle ryżowe. Dżem taki 100%? Tak. Im słodszy, tym lepszy? Tak, oczywiście. Dzisiaj tak. Nieraz jak w sklepie kupowałem, to panie, jaki dżem? Ja mówię, ten toksyczny. Im gorszy, tym lepszy. Tak, a teraz wszystko jest nisko słodzone, nie? No właśnie, ale to nie. Ale my potrzebujemy, nie. Jak tam to wszystko przebiegło, przygotowania do kolejnego startu? A, ja na miejscu. Miałam jakiś ciężki cały okres. Nie? Ciężki? Tak. Psychicznie może bardziej, nie? Mhm. Trochę wydarzeń takich, ale nie, ogólnie jest generalnie. To fajnie, cieszę się, że w Polsce mogę, nie? Zasią przed chwilą rozmawiałem i mówi, że kurczę, czuję się aż za dobrze. To chyba niedobrze, że się czujesz dobrze. A ty nie, się czujesz dobrze, czy niedobrze? Dobrze, jesteśmy u siebie, więc na pewno powinniśmy się czuć dobrze, nie? No, jest okej, okay, fajnie. Po dzisiejszym starcie zadecydujecie, czy startujesz dalej, czy robisz sobie jakąś przerwę, tak, czy to jest ostatni start? Tak. Zrobimy sobie krótką naradę i zobaczymy, nie? Bo tam no jeszcze coś się szykuje fajnego, także, ale nie wiem, na chwilę obecną. Okej, okay, nie truję ci już, kończ sobie tego wafla, popatrzymy jak jesz. Okej. Okay. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Pa. Kolejna zawodniczka pro szykuje się do swojego występu. Ostatnie popraweczki, trzeba z wałka pociągnąć, żeby było dobrze. Trochę oliwki, trochę wklepania, ale jaki delikatny jest. Nie klepnie tam po plechach, żeby się odbiło, tylko delikatnie wklepane, wywałkowane. Taki dobry masaż, nie? Zrelaksowany. Ja wiem, że tutaj się mnóstwo rzeczy dzieje na raz. Ja to tak lubię wejść w kadry. Lubię wejść. Cześć. Cześć, witaj. Jak tam samopoczucie przed startem? Czuwam nad tym. Tak. Ale dobrze się czujesz, czy źle się czujesz? Bo jak się dobrze czujesz, to może formy nie ma. A jak się źle czujesz, to ona jest, ale wcale tak nie musi być. Zrozumiałeś coś? W ten sposób. Zawsze mój każdy start był związany z wielką migreną. To jest pierwszy, gdzie czuję się nawet okej, więc nie zapeszajmy. Ale jest to mój debiut, także tym bardziej. To tym bardziej życzymy ci powodzenia, szczęścia i już nie przeszkadzam, niech się tam dziękuję. Masują dalej. Dzięki. Wszystkiego również. Dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dziękuję. Dobrego. Które tam miejsce? Senior pierwsze. No i co teraz? Nie wiem, jeszcze to był mój czwarty start teraz, bo był Radek, NPC, jeszcze dwa starty. Mm-hmm. Nie wiem, jakie starty będę planował, ale ciężko już, bo głowy trochę nie wytrzymuje, nie? Pamiętasz, to że jak oglądaliśmy ostatnio twoje zdjęcia, pokazywałeś mi z soboty i z niedzieli, no to teraz chyba wszystko wyszło tak, jak trzeba. No, lepiej. Forma się poprawia z tydzień na tydzień, ale ciężko jest tydzień za tydzień startować, nie? Aha. Z tym odwodnieniem to jest najgorzej dla mnie na przykład. Aha. Deficyt kaloryczny to jest, nie jest tak już ciężko, ale odwodnienie dla organizmu to jest masakra, nie? No to są najgorsze rzeczy. To jest najgorsze rzeczy dla organizmu. Dziękuję ci bardzo, słuchaj, no to co? No to tutaj stanęliśmy w drzwiach, a tam widzisz jakie jedzonko dobre idzie. No to co, odpoczywaj, no i w kolejnym sezonie w jeszcze lepszej formie. No zobaczymy, nie? Muszę przyjść na pewno w lepszym. Innej opcji nie ma na pewno. Dziękuję bardzo. Dzięki. I wszystkiego dobrego. Dzięki. Powodzenia. Słuchaj, to wszystko twoje? No właśnie tak wyszło, że wszystko moje. Też jestem zdziwiony, ale... To się tak da? Grało. Właśnie jakoś wyszło, że się da. Takie było dzisiejsze marzenie. Ale to z całego sezonu, czy to z dzisiaj? Właśnie z dzisiaj tylko. Jak to jest możliwe? Dobra dieta, dobry trening, trener, dobra dziewczyna, która pomaga i proszę, przyjeżdżamy po złota. To wiesz, jak się obstawić na zawody z jaką ekipą, bo wiesz, że wszystko wygrasz i sam byś po prostu tego nie podołał unieść. Na pewno sam bym nie podołał unieść ani ciężaru związanego z przygotowaniami, mówiąc poważnie, ani potem przyniesienia tego w jedno miejsce, także no, masz rację. Dzisiaj tak od razu sobie powiedzmy, z kim rozmawiam. Adrian Grust. Witam serdecznie. To tak jak w jakimś takim dobrym filmie, gdzie początek jest na środku. Jak w Marvelu. Słuchaj, wygrałeś dzisiaj, gdziekolwiek się pojawiłeś, to wszystko wygrałeś. No nie wiem dokładnie, co wygrałem. W każdym razie później się doliczysz. Wszystko, podsumujemy to zaraz. Były mistrzostwa Polski juniorów, seniorów, było beginners, było novice. Debiutowałem w tej federacji, także obskoczyliśmy wszystko. Brzydko mówiąc, obskoczyliśmy, ale tak to wyszło. No i udało się zgarnąć wszędzie pierwsze miejsca. Gratulacje jeszcze raz. Trener zadowolony? No jasne, no kurczę. Powiem tak szczerze. Przyjeżdżaliśmy tutaj, jakby prowadzę go już jakiś czas i wiedziałem, jaki jest w nim potencjał od zawsze. I nawet rozmawialiśmy o tym dzień wcześniej, on mi tam nagrywał się, że jak tylko zdobędzie mistrza Polski, to jest dla niego marzenie, on będzie płakał. No a tak, zrobił mistrza Polski, 3 overole,
i zgarnął wszystko, co się dało. Także jak mogę nie być z niego zadowolony? Trener przyjechał wypoczywać, a tak musi jeszcze dźwigać. Widzisz, jak to mówią, kiedyś byłem dobrym zawodnikiem, teraz muszę medale i wodę nosić. Gratuluję wam, panowie. Jak widać, stoliki sędziowskie już opustoszały. Kolejna fajna edycja NPC w Markach pod Warszawą Roberta Piotrkowicza dobiega końca. Dziękuję, że byliście z nami, jak zawsze, przez całą relację. Kolejne relacje, kolejne odcinki już niebawem na kanale Seven Nutrition, na tym właśnie, na którym jesteście. Pamiętajcie, żebyście byli na bieżąco. Dzwoneczek i subskrypcja. To był naprawdę intensywny weekend, to był intensywny tydzień, czas troszeczkę odpocząć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam już teraz serdecznie. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. To ja już pójdę. Cześć.